Minister kancelarii premiera Paweł Graś, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Sawicki już wie, że będzie ministrem, pan też? Takie są według moich wczorajszych rozmów z liderami PSL-u głównie. To jest najpoważniejsza kandydatura. Dzisiaj słyszymy już od niego potwierdzenie, że tak rzeczywiście poważna, się że mówi to zgadza. Publicznie. Wiem, że wczoraj odbyły się rozmowy pana premiera z wicepremierem Piechocińskim i prawdopodobnie w czasie tych rozmów właśnie ta kandydatura została ustalona. Uporządkujmy. Dymisja Kalemby jest zaakceptowana dymisja i to wiemy na pewno. Tak, dymisja pana ministra Kalemby została przyjęta przez pana premiera. Pan premier, jak pokazuje 7-letnie doświadczenie rządów, zawsze z dużym szacunkiem odnosił się do personalnych propozycji PSL-u, zawsze szanował wybory personalne naszego koalicjanta. W związku z tym tak jest również i tym razem, zarówno jeśli chodzi o ministra Kalembę. Myślę, że podobnie będzie również z ministrem Sawickim. Tylko pytanie jest takie, czy Kalemba rzeczywiście się nie sprawdził i sobie z pomorem świn nie poradził, czy to jest tak, że nie za bardzo wiecie, czy sobie radził, czy nie, ale ponieważ PSL żąda, to mówicie, trudno, chłopy, bierzcie to sobie to ministerstwo. To była trudna sytuacja, kryzysowa sytuacja. Tą kryzysową sytuacją rzeczywiście zarządzali ministrowie PSL-u, resort gospodarki i resort rolnictwa. Skoro takie wnioski zostały przez wicepremiera wyciągnięte z analizy tej sytuacji, to te wnioski należy uszanować i zaakceptować. W tej sytuacji dużo ważniejsze od personaliów jest to, jak szybko i w jaki sposób ta trudna dla rolników sytuacja zostanie rozwiązana. I w tej sytuacji to Sawicki musi wejść ponownie do tej samej rzeki. Mamy nadzieję, że te rozwiązania będą szybkie i skuteczne. Ale Sawicki, rozumiem, nie macie nic przeciwko niemu. Jak powiedziałem, to jest decyzja pana premiera. Ja tylko pamiętam, że jak minister Sawicki żegnał się z rządem, pan premier mówił dużo płakał. Ciepłych słów o jego profesjonalizmie. Jak minister odchodził, to premier i płakał. I przygotowaniu do zarządzania i kierowania tym tylko resortem. Wie pan, no, wtedy na Sawickim ciążyły grzechy, które sprawiły, że podał się do dymisji, a premier tę dymisję przyjął. Honorowo podał się do dymisji. Honorowo, był nepotyzm w spółkach mu podległych i był problem. Był rzeczywiście problem. Mamy nadzieję, nie uległ zatarciu. Że ten problem zostanie rozwiązany. Wtedy poniósł odpowiedzialność polityczną jako osoba nadzorująca. Natomiast nigdy nie było zastrzeżeń co do jego merytorycznego funkcjonowania, co do jego profesjonalizmu, jeśli chodzi o zarządzanie tym trudnym resortem. Teraz mamy kryzys, mamy do rozwiązania trudną sytuację. Najważniejsze jest to, żeby rolnicy bardzo szybko z tym problemem się uporali. W związku z tym wszystkie ręce na pokład, w tym również ręce ministra Sawickiego. Czyli rozumiem, sprawa przesądzona. Sawicki ministrem. Ostateczna decyzja zależy oczywiście od pana premiera, ale myślę, że ta kandydatura, jeśli oczywiście NKW, który zbiera się oczywiście za pół godziny, ją zaakceptuje, myślę, że ze strony pana premiera nie będzie przeszkód. Panie ministrze, jest w polityce coś takiego jak granice śmieszności? A o co pan redaktor dokładnie pyta? Dokładnie pytam o granice śmieszności, które najwyraźniej postanowiliście przekroczyć przy układaniu list kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Nie uważam, że granice śmieszności przy układaniu list przez Platformę Obywatelską do Parlamentu Europejskiego zostały przekroczone. Jak można wziąć na listę kogoś, kto był przez lata twarzą Prawa i Sprawiedliwości, kto był spin doktorem, kto był człowiekiem Lecha Kaczyńskiego, kto deklarował miłość i sympatię dla obu braci Kaczyńskich i oto jedynka w Lublinie Michał Kamiński. To jest oczywiście trudny pomysł, to jest oczywiście kontrowersyjny pomysł. Ale czyż, panie redaktorze, nie jest powiedziane zaprawdę więcej radości z jednego nawróconego grzesznika, który się opamiętał, niż z 99 sprawiedliwych, którzy się nie opamiętali? Żeby pan tak we wszystkich aspektach życia Pisma Świętego przestrzegał. Panie redaktorze. Ach, to już byłyby piękne. Piękna rzeczywistość. No dobrze, ale Michał Kamiński, człowiek, który mówił, jesteście kieszonkowymi politykami dokonującymi kieszonkowego zamachu stanu. Nie, Platforma nie umie rządzić. Nie czuje się bezpiecznie w kraju rządzonym przez Platformę. Teraz będzie kilka dni pewnie cytatów. No, bardzo błyskotliwych. Ludzie ludziom zgotowali ten los, a wyście sobie sami. Ale my obserwowaliśmy od jakiegoś czasu tą ewolucję Michała Kamińskiego, która niewątpliwie następowała. No tak, tak, stał się nagle bardzo antypisowski. Korzystaliśmy z jego wiedzy w przypadku kryzysu ukraińskiego. On ma bardzo duże doświadczenie, kontakty i wiedzę na temat tego, co dzieje się za wschodnią granicą, zarówno jeśli chodzi na przykład o Litwę, o Białoruś i Ukrainę. Ale nie musi w Parlamencie Europejskim tą wiedzą się posługiwać. Można go zrobić dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I uważam, że w tej trudnej sytuacji, w jakiej Platforma jest w bardzo konkretnym miejscu, bo chodzi o Lubelszczyznę, przypominam, gdzie, powiem delikatnie, Platforma nie ma najwyższych notowań
I tam walczymy o elektorat prawicowy, o elektorat konserwatywny. No niech tam Misiu jedzie, walczy, zdobywa głosa i tak mandatu nie dostanie. Jestem co do tego przekonany, że będzie walczył, będzie gryzł ziemię, żeby ten mandat zdobyć. Takiego walczącego człowieka potrzebujemy. Ale to on tak bardzo chciał, czy to wyście go tak bardzo namawiali? To nie jest pierwsza, tego przypomnę, że to nie jest pierwsza tego typu pomysł. Pamiętamy, Marian Krzaklewski na przykład. Marian Krzaklewski, rozszerzanie się na prawo, rozszerzanie na lewo, Front Jedności Narodu, wszystko pamiętamy. W ogóle nic nie muszę mówić, pan redaktor za mnie ale robi to. Pytam, czy to on tak bardzo chciał, czy to wyście go tak bardzo namawiali? To było wspólne ustalenie, wynikające z analizy sytuacji, dokładnie jeśli chodzi o Lubelszczyznę. Bo wie pan, że on się walił pierś, mówił, odchodzę z polityki, już nie mogę, koniec z Parlamentem Europejskim. Przetestowaliśmy ten wariant na Podkarpaciu w poprzednich wyborach. Nie udało się. Platforma bardzo dobrze na tym wyszła, Marian Krzaklewski mniej, ale Platforma bardzo dobrze. I liczy pan, że z Michałem Kamińskim będzie tak samo? Tutaj ma szansę, a czy z tej szansy skorzysta, zależy od mieszkańców Lubelszczyzny. Nie wyręczajmy ich w tej decyzji, nie podejmujmy za nich tej decyzji. Dajmy szansę mieszkańcom Lubelszczyzny, żeby sprawdziła, czy Michał Kamiński może być jej reprezentantem w Parlamencie Europejskim. A może mi pan jeszcze objaśnić, jakie kompetencje europarlamentarne ma skądinąd wielce sympatyczna Otylia Jędrzejczak? Otylia Jędrzejczak, to jest decyzja, to jest propozycja regionalnych... Oczywiście, ale pytam o kompetencje. Rozumiem, zapytali się regionalnych struktur, tak, dokładnie. I co powiedzieli? Tym strukturom pani Otylia się na ostatniej Radzie Regionu zaprezentowała, opowiedziała o swoim doświadczeniu, o swoich kompetencjach. No ale jakie ma, jakie ma doświadczenie i kompetencje? Świetnie pływa, motylek idealny. O swoich planach. Ja byłbym bardzo ostrożny w takim stygmatyzowaniu ludzi. Ale nie, niech nie stygmatyzuje, niech zostanie radną, lokalną, potem wojewódzką, niech zostanie posłanką do polskiego Sejmu. Ale, gdzie ją do Brukseli wysyłać? Niech pan pozwoli o tym zadecydować mieszkańcom Kujawsko-Pomorskiego. To niech pan powie mieszkańcom Kujawsko-Pomorskiego, jakie Otylia Jędrzejczak ma kompetencje, żeby zasiadać, żeby być polską reprezentantką w europarlamencie. Po to jest kampania wyborcza, żeby pani Otylia dokładnie swoim wyborcom się zaprezentowała i oni podejmą decyzję. Ja przypomnę, że mamy w... To niech pan dzisiaj już zacznie reklamować i rekomendować. Na przykład Pawła Papkę, parlamentarzystę, który też wzbudzał kontrowersje o jej sportowiec do parlamentu. Świetny parlamentarzysta, świetnie przygotowany, z dobrym dorobkiem. Ale to polski parlament, tak samo, a tam Europa. Tam Europa, ale dlatego właśnie... A o tyle się da poznać głównie z dobrego pływania. No, a nie z wysokich kompetencji europejskich. Dajmy jej szansę. Wykorzystała ten czas po zakończeniu kariery sportowej na kształcenie, na budowanie swoich kwalifikacji. Dajmy jej szansę, mieszkańcom Kujawsko-Pomorskiego się zaprezentowała. A może pan powiedzieć, w jakiej... Ja jedno powiem pytanie, jeszcze konkretne. Bardzo wyraźnie. My z tych osób, które są znane z innej działalności niż polityka, z tych osób nie robimy twarzy kampanii. Tylko dostają w tym przypadku drugie miejsce. Podobnie jest z panem Wentą, który będzie reprezentował województwo świętokrzyskie. Dajmy im szansę, bo przecież znamy z historii przypadki, że na przykład świetny aktor w Stanach Zjednoczonych był całkiem dobrym prezydentem. Tak, ale on w międzyczasie był gubernatorem, a Otylia spływanie z basenu prosto do Brukseli. To ja tym mam się niepokoi. Nadzieję, że to jest początek wspólnej drogi pani Otylii Jędrzejczak z Platformą Obywatelską i nawet jeśli nie dostanie się do Europarlamentu, będzie z nami. Jedno konkretne pytanie. W jakiej komisji Otylia Jędrzejczak w Europarlamencie zasiądzie? Ależ najpierw dajmy jej przejść przez kampanię wyborczą. Boję się właśnie, że miałby pan problem z usytuowaniem jej. Niech przejdzie przez kampanię wyborczą, niech opowie o swoich planach. Widzę niepewność w pańskich oczach. Nie. Paweł Graś, dziękuję bardzo. Znowu mnie pan redaktor zgasił przedwcześnie.